Chcę wam powiedzieć jeszcze świadectwo. Jak namierzyłam chęć zasługiwania u innego człowieka. I czasami wysyłałam jakieś SMS-y do Artura, czy do Norberta, czy do kogokolwiek z was. I zastanawiałam się nad oceną, zastanawiałam się, co człowiek sobie pomyśli. Namierzyłam to kiedyś, jak wysłałam, opisując pewną sytuację, SMS-a do Norberta i on był zajęty i nie odpisywał do mnie cały dzień. Ja wychodziłam w lekkim niepokoju. I właściwie to już tak ten niepokój spowodował, a może już źle zrobiłam. Wiecie, i zobaczyłam na koniec dnia, co jest we mnie. I mu to napisałam, wiesz, ja chyba chcę zasłużyć w ogóle na twoją pochwałę. I tak sobie myślałam, Boże, jeżeli bym zechciała zasługiwać na czyjeś pochwały, to w ogóle bym tu nigdy nie wychodziła. I przyjęłam taką prostą prawdę Bożą, że Bóg nie ma względu na osobę. I pomyślałam sobie, przecież wszyscy ludzie w naszym Kościele są narodzeni z Twojego Świętego Ducha. Dałeś im mięsiste serca. To oznacza, że oni wszyscy nie mają względu na osobę. I to mnie bardzo uwolniło. Uwolniło mnie do mówienia świadectw, uwolniło mnie do wychodzenia, uwolniło mnie do pisania do Artura różnych rzeczy, bo wyjdę, skoryguje mnie, a ponieważ jest krew Jezusa, to ja spokutuję, obmyję się i idę dalej do przodu. Więc mam takie zachęcenie dla was, chciałam was zachęcić, że jeżeli macie w sercach poselstwa, jakieś objawienia, albo swoje świadectwa, których jeszcze nie powiedzieliście, to wyjdźcie i powiecie. Powiedzcie, bo nie mamy względu na osobę. Amen. Amen. Amen.